Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, gromadzimy się w okresie Wielkiego Postu w naszej świątyni na comiesięcznym nabożeństwie do świętego Jana Pawła II. I wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, która należy do pereł mówiących o miłosierdziu Boga, na jaw wychodzi nam jako bohater ojciec w dawnym nazewnictwie. Ta przypowieść mówiła o marnotrawnym synu. Natomiast nowsze spojrzenie kładzie akcent na ojca. To ojciec jest gość. To ojciec wychodzi na bohatera, bo on właśnie czeka na swojego marnotrawnego syna, widzi go z daleka, wybiega naprzeciw, a później przyjmuje go z powrotem do swojego domu, rodziny, dając najpiękniejszą suknię, a także pierścień, symbol przynależenia do rodu, a później wyprawia ucztę. Dobrze słyszysz. To ojciec jest tak. Bardzo hojny i przebaczający. Nie słucha wyznania win swojego syna, ale cieszy się jego powrotem. Bo taki jest nasz Bóg, pełen miłosierdzia, łaskawości, cieszy się naszymi powrotami, a także naszym nawróceniem. Dzisiaj również w okresie Wielkiego Postu zastanawiamy się nad kolejnym wezwaniem z litanii do świętego Jana Pawła II, które brzmi: Janie Pawle II, zakochany w krzyżu Chrystusa. To nam koresponduje z tym okresem Wielkiego Postu, kiedy w centrum staje nam krzyż Jezusa Chrystusa i Jego przesłanie. Jan Paweł II bardzo cenił, bardzo kochał krzyż. Jak nazwali twórcy litanii, był zakochany właśnie w krzyżu. Tym znakiem zakochania było właśnie czynienie tego znaku bardzo dostojnie, poprawnie, aby przez to wyrażać swoją wiarę i miłość. Także pastorał papieża, którym przypomina nam właśnie na ornacie naszego głównego celebransa, również był specyficzny, ramiona poprzeczne przygięte i pasyjka Chrystusa. To był znak szczególnego krzyża pastorału świętego Jana Pawła II. Tak na marginesie, to ornat jest darem księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Na zakończenie peregrynacji krzyża w naszej diecezji w Jarosławiu, w parafii Króla Chrystusa Króla, właśnie celebranci otrzymywali takie ornaty. I ksiądz arcybiskup odprawienie mszy świętej przekazał, bo dla naszej parafii cieszymy się tym darem. Byłem też jako swego rodzaju stróż krzyża na tym zakończeniu, ale to dla mnie starczyła stuła. Wprawdzie też z symbolem wyhaftowanego krzyża papieskiego, ale to jest cenny dar dla nas, dla mnie osobiście. I dzisiaj, kiedy mamy patrzeć na papieża zakochanego w krzyżu Chrystusa, dla mnie są dwa miejsca w życiu Jana Pawła II, kiedy bardzo pokazał nam, jak ceni krzyż, jaką ma wartość w jego życiu. Po raz pierwszy było to już z tego czerwca 1997 roku, kiedy papież odprawiał mszę świętą pod Krokwią w Zakopanem. I wtedy między innymi powiedział bardzo mocne słowa, które są wciąż aktualne dla nas Polaków. Powiedział wtedy między innymi: ten krzyż tam stoi i trwa. Ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska ogarnia całą naszą ziemię od Tatr do Bałtyku. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, by imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym.
Dziękujemy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Jakże bardzo ważne przesłanie i wciąż aktualne dla naszej ojczyzny, bo po ostatnich wyborach również byli tacy, którzy podnieśli już rękę na krzyż, bo przeszkadzał w urzędach, w innych miejscach i kazali pozdejmować. A przecież, jak powiedział Jan Paweł II, ma nam przypominać o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Dlatego trzeba nam sobie uświadamiać właśnie i orientować się na podstawie krzyża w naszej historii, w naszych dziejach, a także patrzeć w naszą przyszłość, żyjąc w perspektywie krzyża Jezusa Chrystusa, o którym tak pięknie powiedział Jan Paweł II w Zakopanem. I drugi raz papież powiedział, nie wypowiadając żadnego słowa o tym zakochaniu w krzyżu Chrystusowym, a świadkiem tego zakochania jest ten krzyż stojący tutaj na naszym ołtarzu, który dzisiaj nam towarzyszy w czasie naszego bożeństwa i którym na końcu będziemy pobłogosławieni, otrzymujące dary, łaski, moce płynące właśnie z tego krzyża. Jest to krzyż, który wyrzeźbił Stanisław dla swojej żony Janiny, która myjąc okna na początku lat 90. spadła tak nieszczęśliwie, uszkodziła kręgosłup. Perspektywa jej życia była widziana z wysokości wózka inwalidzkiego. Trudno było Janinie pogodzić się z tym, ale prosiła męża rzeźbiarza, aby przygotował jej krzyż. Powiesił nad łóżkiem i prowadziła dialog z Chrystusem i w miarę jak zbliżała się do Niego, rozpatrywała, tak topniało jej serce od buntu czy też niechęci. W 2000 roku delegacja samorządowców jechała do Rzymu na pielgrzymkę narodową. Wtedy chcieli złożyć dar Ojcu Świętemu. Wójt gminy Olszanica, Tadeusz Franczak, przyniósł figurkę, którą kiedyś Stanisław przygotował do odnowienia. Ale Janina i Stanisław uznali, że jest to za mały dar dla Jana Pawła II. Zresztą nie było czasu. I wtedy postanowili, że ofiarują krzyż. Stanisław zdjął krzyż ze ściany Janiny, ucałowali go oboje, przekazali wójtowi, który przygotował specjalne etui. Tutaj na tym zdjęciu w gablocie mamy pokazane to. I 2 lipca 2000 roku prezentował ten krzyż właśnie przed Janem Pawłem II na specjalnej audiencji. Ci, którzy wtedy byli na niej, bacznie obserwowali Jana Pawła II, który był bardzo jakoś niespokojny. Dziwnie wpatrywał się w ten krzyż, adorował go, patrzył. Tajemnica tego spojrzenia papieża na ten krzyż objawiła się dopiero 5 lat później, kiedy w czasie pamięci Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum, kiedy papież nie uczestniczył już osobiście po raz pierwszy w tej Drodze Krzyżowej, tylko łączył się z uczestnikami poprzez przekaz telewizyjny. Przy 14 stacji papież mówi, podajcie mi krzyż. Wtedy ksiądz Mieczysław jako sekretarz pobiegł do swojego pokoju i przyniósł ten krzyż, o który poprosił po tej audiencji, aby mógł go wziąć, bo to krzyż z Podkarpacia, z jego rodzinnych, rojczysty jak mój stron. I przynosząc ten krzyż, włożył w dłonie świętego Jana Pawła II. I mimo, że nie jest to krzyż duży ani ciężki, Jan Paweł II z trudem go utrzymywał w swoich dłoniach. Ktoś, kto obserwował to zmaganie się papieża z tym krzyżem, powiedział, że nie wiadomo, kto kiedy wtedy dźwigał. Czy to papież dźwigał krzyż,
czy to wtedy krzyż dźwigał już i podtrzymywał papieża. Wydaje się, że owa twierdzenia są ważne i potwierdzające się w życiu. Jan Paweł II tulił się do tego krzyża. Jest takie ujęcie, jak właśnie usta Chrystusa są na wysokości uszu Jana Pawła II, który aby chciał przekazać Chrystus papieżowi słowa pociechy, umocnienia. Jakby papież wsłuchiwał się w to jako przesłanie ostatnie ze strony swojego mistrza Jezusa Chrystusa. A zresztą oddajmy głos świadkowi tamtego wydarzenia, którym był papieski fotograf Arturo Mari. Pola tam napisał właśnie na temat tamtego wydarzenia. Był wieczór Drogi Krzyżowej 2005 roku, kiedy podczas 14 stacji Ojciec Święty obrócił się w fotelu i poprosił księdza Stanisława o krzyż. Wziął go obydwoma rękami i przytulił do siebie. Potem oparł o niego swoją głowę, pocałował Chrystusa i ponownie przytulił drzewo do swojego serca. Patrzyłem na niego z końca kaplicy i wiem, że tej sceny nie widział nikt, bo telewizja w ciągu tych kilku sekund transmitowała ujęcie z Koloseum. I dzisiaj śmiem twierdzić, że właśnie ta scena oddała istotę świętości Jana Pawła II, na którą składają się siła w modlitwie, tajemnica krzyża i znoszenie bólu. To ocena papieskiego fotografa tamtej sceny, a także tego zakochania się w krzyżu Jezusa Chrystusa przez Jana Pawła II. Kiedyś ojciec Góra też wziął ten krzyż tu od nas parafii do siebie na Lednicę. Później napisał książkę pod tytułem Księżu Święty nade wszystko, gdzie napisał swoje refleksje na temat tego krzyża i jak on towarzyszył Ojcu Świętemu. To ten krzyż towarzyszył Ojcu Świętemu w ostatnich drogach, dniach życia. To z nim rozmawiał, jemu się powierzył. Ten krzyż był obecny w jego modlitwie, rozmyślaniu i cierpieniu. Wielki papież w swej samotnej modlitwie odkrywał mu swoją duszę, a ukrzyżowany Chrystus odkrywał mu drogę do swojego nieba. I pisze dalej ojciec Jan Góra, z tym krzyżem wszedł w zażyłość i jemu powierzył swe tajemnice. Te tajemnice bardzo skrótowo naznaczone są dotknięciem czoła, policzków i serca. Te ślady są jak drogowskazy, które prowadzą do tajemnic miłości. Naznaczone dotknięciem czoła, policzków i serca są one również świadectwem jego wewnętrznego życia. I dlatego potwierdza się to wezwanie. Święty Janie Pawle II, zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami. Jan Paweł II dał przykład postawy i relacji wobec krzyża Jezusa Chrystusa, a także w nim szukał nadziei, ufności, szukał umocnienia. Wracając do tamtego, pamiętam, Drogi Krzyżowej sprzed 19 lat, papież był tak słaby, jak zaznaczyli współpracownicy, był karmiony wtedy sondą nosową, a jeśli ktoś widział jego lewą rękę, jest prawie właśnie siwa, ślina, jakby martwa. Dlatego z takim trudem podtrzymywał ten krzyż, ale także z wielką miłością, z wielką ufnością. Wiemy, że ten krzyż nie ocalił ziemskiego życia Jana Pawła II, ale umocnił go na to najtrudniejsze wydarzenie w życiu każdego człowieka, jakim jest moment śmierci. Przygotował go na to przejście, także później w
Po 8 dniach papież mógł powiedzieć do swoich współpracowników: pozwólcie mi odejść do domu Ojca, bo był przygotowany, był umocniony, wsparty właśnie mocą tego Chrystusowego krzyża. Ojciec Jan Góra w swoich refleksjach pisze tak, że ten krzyż to świadek jego zjednoczenia z Chrystusem, stanowiący drogowskaz wewnętrznego życia papieża, który się według niego orientował, z jego pomocą się modlił i pracował. Z jego pomocą wytyczał też drogi przyszłości sobie i światu. Na znanej fotografii widać całe jego życie, które było czasem rozważania tajemnicy krzyża, czyli miłości Boga do objawionej nam w Jezusie Chrystusie. Widać całe oddanie się Chrystusa i całkowite zjednoczenie. Rzecz właśnie ciekawa, że Jan Paweł II, mimo że był tak bardzo wyniszczony jego organizm, to zapominał o sobie, a myślał o innych. A dowodem na to są słowa, które w imieniu papieża odczytał w rzymskim koleseum wikariusz biskupi dla Rzymu, kardynał Camillo Ruini. W przygotowanym tekście przez Jana Pawła II zwracał się do wszystkich uczestników pamiętnej drogi krzyżowej, między innymi w następujących słowach. Łączę się z wami w głębokiej inwokacji. Kłaniamy Cię, Chryste, błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Ja także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan, a Jego słowo trwało wśród ludów. Jestem blisko tych wszystkich, którzy w tej chwili doświadczają cierpienia. Modlę się za każdego z nich. W tym dniu, w którym wspominamy krzyżowanego Chrystusa, wraz z wami patrzę na krzyż i oddaję mu cześć, powtarzając słowa liturgii. O crux aves spes unica, witaj krzyżu, jedyna nadziejo, daj nam cierpliwość i odwagę i obdarz świat pokojem. Papież zapomina o sobie, o swoim cierpieniu, słabości, o swojej chorobie, ale myśli o Bożym planie, aby się wypełnił na świecie. I zapomina o sobie i jak mówi, jestem blisko tych wszystkich, którzy w tej chwili doświadczają cierpienia, modlę się za każdego z nich. To fantastyczna sprawa, zapomnieć o sobie pomimo cierpienia, a mieć szerokie serce i horyzonty dla innych. To jest właśnie geniusz miłości pokazany nam przez papieża. Jestem przekonany, że te słowa wciąż są aktualne i że dziś tu w Kraczowej Jan Paweł II jest blisko tych wszystkich, którzy w tej chwili doświadczają cierpienia i modli się za każdego z nas. Jestem o tym wewnętrznie przekonany, bo papież towarzyszy naszemu życiu i wspiera nas i nie zapomina teraz, tym bardziej będąc już w gronie świętych. I dlatego właśnie modlitwa pod krzyżem wciąż trwa. Koło tego krzyża nie możemy przechodzić obojętnie, bo przecież tutaj chodzi o nasze zbawienie, o nasze życie. I stąd też kończąc to rozważanie, parafrazując słowa świętego Jana Pawła II, chcę powiedzieć wam wszystkim na nowo i przypomnieć o ważności i wartości tego krzyża. 2 marca 2024 roku tutaj w Kraczkowej wraz z wami patrzę na krzyż i oddaję mu cześć, powtarzając słowa liturgii. O crux aves spes unica. Witaj krzyżu, jedyna nadziejo, daj nam cierpliwość, odwagę i obdarz świat pokojem. Zawsze, ilekroć jeździłem z tym krzyżem, proszono mnie o posługę słowa,
zanim zacząłem mówić o tym krzyżu, tak jak papież, przytulałem się do Niego, aby zaczerpnąć siły, mocy, świętości płynące z tego krzyża. I po zakończeniu tej medytacji, rozważania, również przytulałem się do Niego, aby podziękować za tę moc, łaskę i wyróżnienie, którego doświadczam poprzez obecność tego krzyża w naszej parafii. I dlatego jeszcze raz, razem z Janem Pawłem II, chcemy oddać cześć O crux ave spes unica. Witaj, krzyżu, jedyna nadziejo, daj nam cierpliwość i odwagę i obdarz świat pokojem. Amen.